Zabawne. Właśnie włączyłem kamerę i troszeczkę inaczej poustawiałem światła i statyw. Mam tak statyw pod kątem i światło tak bezpośrednio pada na mnie. I właśnie przyszło mi do głowy, że pierwotnie kontemplacja była właśnie w takim ustawieniu. Tylko w miarę czasu, jak ja nagrywałem kolejne kontemplacje, próbowałem różnych ustawień. Kamerę troszeczkę w tą stronę, światła troszeczkę inaczej. Zmieniałem graficzne ustawienie kolorów, kolory. Ale w ostateczności, po 2 latach już, to będą prawie 2 lata, nagrywania kontemplacji, wszystko wróciło do tego samego stanu, do tego samego ustawienia. I powiem wam, że wewnętrznie ja się czuję tak, jakbym przeszedł swoją własną podróż i wrócił dokładnie do tego samego miejsca, do miejsca, z którego wszystko się rozpoczęło. Dzisiaj chcę zaprezentować wam coś niezwykłego. Dzisiaj chcę zabrać was na całkowitą podróż do wnętrza was samych, by przedstawić wam jedną z największych prawd, jaką posiadacie w swoich środku, w swoim wnętrzu. Jedną z największych prawd, jaką możecie odkryć na temat samych siebie. Czym jest zjawisko? Czym jest fenomen? Czym jest byt? Czym jest to, na co patrzysz? Czym jest to, czego doświadczasz? Robiłem w swoim życiu wiele kontemplacji. Kontemplowaliśmy percepcję, kontemplowaliśmy przekonania, kontemplowaliśmy idee, kontemplowaliśmy nasze bycie, kontemplowaliśmy świadomość, kontemplowaliśmy oświecenia. Jednym z największych pytań, jakie może zadać sobie człowiek podczas kontemplacji, jest pytanie: czym jest to, czego doświadczam? Czym jest to, czego doświadczam? Co to jest? Co to jest to, na co ja patrzę? Skąd się to wzięło? I to jest to, co rozbraja każdego człowieka. To jest to, że nie uzyskasz żadnej odpowiedzi. Nie uzyskasz żadnej odpowiedzi. Możesz stać się tylko i wyłącznie bezpośrednio świadomy tego, co jest, takim, jakie to coś jest. I tyle. Każda kolejna myśl, każda kolejna koncepcja jest wciąż tym samym, składa się z tego samego, zbudowana jest z tego samego, co obiekt twojej kontemplacji. Innymi słowy, gdy zadajesz sobie pytanie, czym jest to, co jest? Przykładowo, czym jest kolor? Czym jest kształt? Czym jest oko? Czym jest dźwięk? Czym jest głos? Czym jest myśl? I stworzysz koncepcję na ten temat, to możesz również zadać sobie pytanie, czym jest koncepcja na temat tego, co kontempluję. I możesz zobaczyć, że twój umysł znajdzie kolejną teorię na temat tego, co kontempluję. I tak na dobrą sprawę można nieskończoność. W nieskończoność można tworzyć teorię na temat teorii.
I wiecie, każda teoria tak jakby tworzy taką warstwę, tak? Tworzy taką warstwę słów i znaczeń, jak taka cebula. Ale my zadajemy sobie pytanie, co jest tam na samym dole? Co było pierwsze? Czym jest to pierwotne coś, z czego zbudowana jest rzeczywistość? Czym jest to pierwotne coś, z czego składa się substancja rzeczywistości? To tak jakbyśmy zadali sobie pytanie, z czego zbudowane jest moje ciało? No, moje ciało jest zbudowane z komórek, z tkanek, narządów. Możemy wejść głębiej, zbudowane jest z atomów, jeszcze głębiej, z neutronów, protonów, jeszcze więcej, jeszcze głębiej z kwarków, jeszcze głębiej z holonów. I tak jak już naukowcy fizyki kwantowej pokazują, na samym końcu i tak nic nie ma, tak? To jest zabawne, ale do tego samego również prowadzi mistyka oświecenia. Rzeczywistość możemy badać na dwa sposoby. Patrząc na obiekt, na jakiś konkretny obiekt i zadając sobie pytanie, czym jest ten obiekt i z czego składa się ten obiekt. Czyli tak jakbyśmy badali jakiś obiekt, który istnieje na zewnątrz nas, to się tak fachowo w filozofii nazywa noumena. Noumena to jest przykładowo, widzisz kolory, tak? Widzisz kolory, widzisz jakieś obiekty wokół ciebie i wiesz doskonale o tym, że kolory istnieją, ponieważ istnieje światło, które pada na obiekty. Światło się rozprasza, pada na tęczówkę twoich oczu, tak? Pada na siatkówkę. Twój mózg produkuje kolor, no i pojawia się obiekt. Ale tak na dobrą sprawę, ten kolor wytwarzasz ty. Ty jesteś źródłem tego koloru, na które patrzysz. I ta zewnętrzna rzeczywistość istnieje tak jakby w założeniu, bez nas samych, tak? Czyli nawet gdybyś umarł, to i tak istniałaby jakaś zewnętrzna rzeczywistość. No ale na dobrą sprawę nie jesteś w stanie poznać tej zewnętrznej rzeczywistości nigdzie inaczej, jak nie poprzez pryzmat samego siebie, tak? Poznajesz rzeczywistość zewnętrzną przez pryzmat samego siebie. Więc potem odwracamy wektor naszej uwagi na nas samych i zaczynamy badać nas samych. Kim jest ten tutaj? Tutaj, tam. Popatrz. Kim on jest? Skąd on się wziął? Czego dotyczy jego egzystencja? Z czego jest zbudowany? Z czego się składa? Z czego bierze się jego struktura oraz jego własne istnienie? I teraz wracamy do doświadczenia subiektywnego. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie poznać doświadczenia subiektywnego bez istnienia obserwatora tego doświadczenia, więc wchodzimy tak jakby na poziom meta, na poziom duchowy, czyli zaczynamy poszukiwać świadka doświadczenia. No bo masz w głowie ego, masz myśli, masz koncepcję, masz percepcję, masz zjawiska i doświadczenia w ciele, pojawiają się jakieś byty w głowie, tak? Ja się tak śmieję. Umysł w gruncie rzeczy jest w stanie w każdy możliwy sposób skonceptualizować rzeczywistość, więc w polu świadomości jest w stanie zaistnieć każde jedno zjawisko. Więc jak ktoś na przykład ma jakieś zaburzenie psychiczne, powiedzmy schizofrenię, tak? I powie tobie, że widzi motyle, których nie ma, tak? Albo widzi smoka, którego nie ma tak naprawdę. No ale w jego doświadczeniu ten smok istnieje, te motyle latają. To teraz możemy zadać sobie to pytanie, czy te motyle i ten smok istnieją naprawdę, tak? W jego głowie. No jeżeli on widzi i doświadcza tego typu zjawisk, no to dla niego z perspektywy świadka doświadczenia one istnieją, są prawdziwe.
I taka osoba sobie w gruncie rzeczy niczego nie wkręca. No, doświadcza tego, tak? I wchodzimy tak na poziom meta wyżej. Odkrywamy to, czym jest świadomość. Tutaj polecam wszystkim medytację. Albo samoobserwację. Ale polecam wam medytację, bo bez medytacji nie będziecie w stanie się obserwować, bo będziecie mieli za dużo rzeczy na głowie. I tak obserwujemy samych siebie i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest poziom wyżej od tego, co jest. I teraz pytanie fundamentalne. Z czego zbudowane jest to, co obserwuję, wszystko to, co jest? Bo jeżeli widzimy świadka doświadczenia oraz obserwatora, który jest ponad wszystkim, to możemy zaobserwować kilka cech jakościowych, jakie on posiada. Tak? Świadek doświadczenia i obserwator przede wszystkim nie ma żadnego kształtu ani formy. Jest bezosobowy. Możesz to zrobić razem ze mną teraz. Możesz poszukać świadka doświadczenia z tyłu swojej głowy. Świadka, który obserwuje twoje myśli. Świadka, który obserwuje twoje ciało. Który jest nadrzędnym, najwyższym obserwatorem tego, co się dzieje. Możemy zobaczyć, że jest on bezczasowy. Oprócz tego, że nie ma swojego kształtu ani formy, nie ma również czasu. Nie zna czasu. Jest ponadczasowy. Tak jakby doświadcza... Jest świadkiem doświadczenia bezczasowo tu i teraz. Przelewa się przez każde jedno doświadczenie. To znaczy on istnieje w każdym jednym doświadczeniu. Jest nadrzędnym świadkiem każdego jednego doświadczenia. I jest nieśmiertelny. To znaczy świadka doświadczenia, tego nadrzędnego obserwatora, nie można zabić. Jest niezależny tak na dobrą sprawę od ciebie. I możesz... to zaobserwować poprzez prostą kontemplację albo poprzez prosty wgląd. Wystarczy, że zobaczysz, że każdą jedną myśl, każdy jeden obiekt, każde jedno doświadczenie w tobie możesz obserwować, niezależnie czy to będzie ból, czy to będzie doświadczenie przyjemne. Możesz zobaczyć, że świadka doświadczenia nie można tknąć, nie można go dotknąć, nie można go tak na dobrą sprawę, no nic nie można mu zrobić. Jest naprawdę nieśmiertelnym polem, w którym pojawia się całe doświadczenie. I teraz, gdy rozpoznasz naturę świadka doświadczenia, tego bezosobowego ja, które jest nad wszystkim, ponad czasem, ponad przestrzenią, ponad twoim ciałem, ponad twoim ego, i pozostaniesz w nim. Pozostaniesz nim. Zaczniesz po prostu nim być. To zobaczysz, że jesteś w stanie obserwować wszystko to, co zawarte jest z drugiej strony doświadczenia. Innymi słowy, im bardziej rozpoznasz naturę świadka doświadczenia, tym lepiej zrozumiesz naturę zjawisk i wszystkich fenomenów, wszystkich numenów, wszystkich doświadczeń, jakie zawarte są w doświadczeniu. I to, co jest najbardziej charakterystyczne w tym odkryciu, to jest to, że możesz zacząć obserwować to wszystko bez jakichkolwiek zniekształceń. Innymi słowy, możesz widzieć rzeczy takimi, jakie one są. Możesz je widzieć z poczuciem świeżości, z poczuciem nowości. To jest tak, jakbyś doświadczał każdej jednej chwili, całkowicie będąc nowonarodzonym dzieckiem, które nie ma żadnego przekonania w głowie, nie ma żadnego schematu w swojej głowie, nie ma, nic o sobie nie wie, nie ma żadnego sceptycznego osądu, żadnego modelu, żadnego wzorca. Innymi słowy, możesz zacząć się po prostu bardzo szybko uczyć. Bo zaczniesz postrzegać rzeczy takimi, jakie one są, a nie takimi, jakie myślałeś kiedyś, że one są. No i teraz zaczyna dziać się prawdziwa magia.
ponieważ już nie tylko badasz rzeczywistość, już nie tylko badasz swoje myśli, już nie tylko badasz rzeczy, już nie tylko posługujesz się teorią. Teraz stajesz się mistykiem. Teraz stajesz się człowiekiem, który jest metafizyczny. Teraz już nie polegasz tylko i wyłącznie na liniowości zjawisk. Teraz zaczynasz głęboko penetrować bezpośrednio tą substancję, z której składa się cała rzeczywistość. Teraz zaczynasz kontemplować to, czym jest jaźń, czym jest świadomość. I to jest mega istotne, jeżeli jesteście na ścieżce oświecenia, rozwoju samoświadomości, to jest najważniejsza rzecz, jaką powinniście robić przez praktycznie całe życie. Powinniście wstawać rano i tylko i wyłącznie to powinno was interesować przez cały dzień, aż do momentu, aż zaśniecie, i jak wstaniecie rano, to znowu i znowu i znowu i znowu i znowu, aż w końcu coś w waszych głowach zaskoczy i zrozumiecie i doświadczycie wręcz tego poczucia, że ta bezpośrednia substancja, z jakiej składa się ostateczna rzeczywistość, nie ma swojej nazwy, nie ma swojej formy. Nie można jej określić. Jest samoświadoma, jest samointeligentna, jest samoorganizująca się, jest żywa. I to, co jest najpiękniejsze w samorealizacji, to jest to, że bezpośrednio uchwycicie to, że nie jesteście niczym oddzielnym od tej substancji. I jest ona tym samym, czym miłość, której cały czas poszukujecie. Jest to ta sama miłość, którą cały czas macie w sobie. I jest to cały czas ta sama miłość, która prosi każdego z nas codziennie z samego rana o to, abyśmy pielęgnowali ją w naszych sercach i abyśmy poświęcali jej najwięcej uwagi. Wyobraź sobie, że wstajesz rano. Już od razu wstajesz rano i już bezpośrednio jesteś świadomy tego, że cała rzeczywistość w swojej esencji jest zbudowana z miłości. Że ty i twoje ciało jest zbudowane z miłości. Całe cierpienie na świecie jest miłością. Wszystko jest miłością. Jest doskonałą, samointeligentną, samoświadomą miłością. I ty możesz być tego permanentnie cały czas świadomy. Każdy obiekt, każdy fenomen, który pojawi się w twoim polu postrzegania, będzie niezwykle żywy, niezwykle bogaty i soczysty i będzie cię wręcz podniecał do takich poziomów, że będziesz chodził w podziwiu i zachwytu tego, że w ogóle istnieje egzystencja i w ogóle ty żyjesz. I staniesz się niezależnym badaczem tej egzystencji. Zarówno samego siebie, jak i wszystkiego tego, co pojawia się przed tobą. Bezpośrednia świadomość tego, kim jesteś, tego, czym jest byt, tego, czym są fenomeny, tym, czym są zjawiska, jest wszystkim tym, czego tak naprawdę potrzebujesz. Do własnego zdrowia psychicznego, do własnego rozwoju. Jeżeli jesteś twórcą i artystą, potrzebujesz właśnie tego. Jeżeli poszukujesz celu życia, potrzebujesz tego. Jeżeli czujesz się zagubiony w swoim własnym życiu, potrzebujesz tego. Jeżeli czujesz, że brakuje ci miłości i akceptacji, potrzebujesz tego. Poznania tego, kim jesteś. I poznania tego, z czego składa się rzeczywistość.
Nie jestem wam w stanie w ogóle zakomunikować tego, jakim cudem jest życie, jakim cudem jest świadomość, jakim cudem jest poznanie rzeczywistości. To jest naprawdę największe szczęście. Świadomość jest największym szczęściem. I wiecie, sam osobiście nie chcę wam tylko i wyłącznie opowiadać o tym, jak wygląda doświadczenie tego szczęścia. Chcę podzielić się z wami sposobem widzenia, sposobem patrzenia na to, czym to szczęście jest, i moją własną indywidualną ścieżką tego, w jaki sposób możecie rozpoznawać to na co dzień, i tym, co uważam, że mam najcenniejsze w sobie, co udało mi się w dużym stopniu rozgryźć, to jest to, w jaki sposób tym żyć. To jest ogromna sztuka. Rozpoznać to i nauczyć się tym żyć. Bo doświadczenie może być momentami przytłaczające, może być momentami bardzo przykre. I nieraz mogą pojawić się w waszych życiach takie doświadczenia, które będą wymagać od was ogromnych nakładów odwagi, poświęcenia, pewności siebie, wiary. I to jest taki test tego, jak bardzo potrafimy rozpoznawać tą świadomość w tych sytuacjach, które są po prostu przytłaczające, są trudne dla nas. Ale tej prawdy, którą uchwycicie w sobie i którą złapiecie bezpośrednio, tego wam nikt nie zabierze. Tego nie możecie stracić. Nawet jeżeli zdarzy wam się zapomnieć, to w głębi was tam zawsze będzie coś wołać o to, abyście to rozpoznali. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.